Czy mówi Pani swojej córeczce, że nie wolno wkładać palców do kontaktu? Tak, oczywiście. Przecież chodzi o jej zdrowie. Czy mówi Pani swojemu synowi, że należy zapinać pasy podczas jazdy samochodem? Tak, oczywiście. Tu chodzi o jego bezpieczeństwo. Czy mówi Pan swojemu synkowi, że nie wolno przechodzić przez ulicę na czerwonym świetle? Tak, oczywiście. Przecież jest sprawa jego życia. Herbaty? Chętnie. Czy mówią Państwo swoim nastoletnim dzieciom, że seks bez zabezpieczenia jest ryzykowny? Nie. Absolutnie. U nas w domu o tym się nie mówi. Myślę, że to jest niepotrzebne i za wcześnie jeszcze na takie rozmowy z dziećmi. Nie. Czy rodzice rozmawiali z Tobą na temat bezpiecznego seksu? Nie rozmawiali. Sama się dowiedziałam. Czy rodzice rozmawiali z Tobą na temat bezpiecznego seksu? Nie rozmawiali. Sam się dowiedziałem. Rodzice chcą chronić swoje dzieci, ale o niektórych zagrożeniach jest trudno mówić. Edukacja seksualna to bezpieczeństwo, zdrowie, życie.